Przy zamkniętych oczach świat wydaje się inny. Z jednej strony nie rozprasza, a z drugiej pozwala odkrywać to, co niewidoczne dla oczu. Zamykając oczy, możemy lepiej wniknąć też w siebie, usłyszeć głos swojego serca. Od dziś rozpoczynasz wędrówkę nowym szlakiem. Szlakiem instruktorskim. Trudnym, mozolnym, bardzo odpowiedzialnym. Niekiedy doprowadzającym do łez, może i frustracji, ale też jakże pięknym i satysfakcjonującym, ważnym nie tylko dla Ciebie, ale może i przede wszystkim dla innych, szczególnie dla tych, którym będziesz przewodniczyć, więc po prostu czuwaj. A to w języku instruktorskim znaczy: nie daj się wyprzedzać w poczynaniach pięknych i dobrych. Wiem, że w Twojej głowie zaplanowanych wiele takich poczynań. Dlatego śmiało w drogę, bo jak powiedział Walt Disney, wszystkie Twoje marzenia mogą stać się prawdą, jeżeli starczy Ci odwagi do ich zrealizowania. Czuwaj! Pewna droga. Przed chwilą, Ewelina, przeszłaś fragment tej drogi. Mogłaś sobie u boku drużynowej przypomnieć swoje czasy, kiedy jeszcze byłaś prowadzona za rękę, kiedy mogłaś o cokolwiek spytać, mogłaś usłyszeć rady i wsparcie. W życiu bywa tak, że później musimy puścić rękę kogoś, kto się nami opiekuje i iść samodzielnie, własną drogą, która jeszcze na pewnym etapie jest dla nas prostsza, bo idziesz według utartego szlaku, gdyż w tym przypadku szkoła. To
ostatnim elementem drogi przed zostaniem instruktorem jest pójście za głosem własnego serca. Jednak wsłuchując się w dźwięki, wsłuchując się w innych ludzi, wsłuchując się w to, co mają do powiedzenia, wsłuchując się też w bicie ich serca, tak aby uniknąć konfliktów, tak żeby umieć z nimi współpracować. Przeszłeś wiele, jesteś drużynową, naprawdę prężnie działającej drużyny. Oddaję swoje serce tej drużynie i myślę, że teraz nastąpi coś, co tak naprawdę wrzutuje ci jeszcze bardziej. Zostaniesz do tych kolorów, jak to faceta. Całość, baczność. Związek Harcerstwa Polskiego, Komendant Kłówca imieniem Antoniny Gębcowej w Mielcu, Mielec, Karwińskie Błota, 15 lipca 2020. Rozkaz L7/2020. Spocznij. 7 mianowania inspektorów. 7.1 zamknięcia próby na stopień przewodniczki. 7.1.1 na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 czerwca 2020 roku zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki oraz dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druhnę Ewelinę Krawiec. 7.5.2 z dniem 15 lipca 2020 roku przyjmuję przewodniczką Ewelinę Krawiec w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Baczność, rozkaz podpisałem osobiście. Dnia wschodzącego słońca powtarzaj za mną proszę zobowiązania instruktorskiego. Całość, baczność. Przyjmuję obowiązki instruktorki Związku Harcerstwa Polskiego. Przyjmuję obowiązki instruktorki Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadoma odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa. Będę dbać o dobre imię harcerstwa. Przestrzegać statutu ZHP. Przestrzegać statutu ZHP. Pracować nad sobą. Pracować nad sobą. Pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swojego następcę. Wychowam swojego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Służby. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Służby. Nie opuszczę samowolnie. Po zobowiązaniu. Poszli.